karawany. Kłosem dorodnym napęczniałym falują wiatrem kołysane. Ziarna brzemienne i dojrzałe zaczątek życia w sobie mają. Cierpliwe, gotowe ofiary od rana żniwiarza czekają. Bóg je podlewał łzami deszczu, ogrzewał ciepłem słońca promieni, by żaden człowiek nie był głodny, a ziarnem dzielił się z innymi. Z podziękowaniem za żniwo, pachnącym chlebem są nagrodą, z za ciężką pracę i znojny trud, dziś złożone na ołtarzu w podzięce za przemiany cud. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym nie będą z wami wszystkimi. Gromadzimy się dziś na mszy świętej dziękczynnej za zebrane plony, bo mamy świadomość tego, że ich ilość i jakość zależą nie tylko od wysiłku rolników, ale przede wszystkim od Pana Boga. To Pan Bóg daje rolnikom siłę do pracy i zachowuje ich od nieszczęśliwych wypadków w czasie jej wykonywania. Panu Bogu zawdzięczamy także odpowiednią pogodę, która zapewnia wzrost uprawom i pozwala rolnikom zebrać obfite plony. Stąd nasze dzisiejsze dziękczynienie Panu Bogu. Ono ma dzisiaj też specjalny wydźwięk, bo to nie tylko dożynki sołeckie, ale przede wszystkim gminne. I tutaj na samym początku chciałbym powitać starostów dożynkowych, senatorów, posłanców Politej Polski, władze naszego województwa i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, starostę pszczyńskiego wraz z członkami zarządu, wójta gminy Suszec, wszystkich przybyłych wójtów gmin, powiatu oraz burmistrza miasta Pszczyna, radnych powiatowych, radnych miejskich, radnych gminy Suszec, naczelników wydziałów i kierowników referatów rolnictwa, sołtysów, przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych, poczty sztandarowe, reprezentacje kół rolniczych i kół gospodarstw miejskich, ochotnicze straże pożarne, przedstawicieli oświaty, dyrektorów szkół, młodzież, dzieci szkolne, dyrektorów instytucji kultury, orkiestry Denton, kopalni Krupiński i zespoły artystyczne, wszystkich tutaj, kochani, zebranych i zgromadzonych. Tutaj mi akurat w tej ściądze nie powiedzieli, ale ja już wiem. Witam także zgromadzonych naszych zaprzyjaźnionych Słowaków, którzy są wśród nas, włącznie ze sztandarami. Kochani, rozpocznijmy to dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne zbiory, przeproszeniem za nasze grzechy, uchybienia, grzechy i słabości. Nam ukaże Bóg.
Dzięki Bogu my, kochani, wiemy, co mamy zrobić z tym, co otrzymaliśmy z rąk Pana Boga. My przede wszystkim przyszliśmy, by podziękować, że nie zabraknie chleba powszedniego, że nie zabraknie tego wszystkiego, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania każdego z nas. Że nie zabraknie po prostu pokarmu. I tutaj, kochani, dziękując Panu Bogu, trzeba też umieć dziękować ludziom za ten wielki wkład i trud, jaki włożyli, by ziemia przyniosła plony. Usłyszeliśmy na początku coś bardzo ciekawego. Najpierw Pan Bóg ze swoją łaską, ze swoją miłością, ze swoją troską o człowieka, który dba o to, że też spada, kiedy ma spadać i wtedy, kiedy ma świecić słońce, jest to słońce. Ale kochani, bez tego wszystkiego, gdyby człowiek nic nie zrobił na tej roli, to doskonale wiemy, co by urosło. Byłby to po prostu upór. Dlatego dziś, dziękując Panu Bogu za te wszystkie plony, trzeba podziękować każdemu z rolników, każdemu, który się przyczynił, by plon nie był, by ziemia nie była ugorem, ale polem, który przynosi obfite owoce.
Wszechmogący Boże, w tej eucharystycznej ofierze złożyliśmy Tobie dziękczynienie za zebrane plony. Sprawabyśmy wspierani łaską płynącą z Eucharystii, osiągnęli dobra nieprzemijające przez Chrystusa Pana naszego. Moi drodzy, msza święta po malutku dobiega końca. Za chwilę otrzymamy Boże błogosławieństwo. Pana z Wami. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.